Beczka. Nie, pusta. Co to ma być? Bida z nędzą w tym mieście. Pewnie. Możemy chwilę pogadać. Mówię ci, że teraz będzie już tylko gorzej. Do tego nie można poznać, kim są po ich wyglądzie. Ten tutaj był w mojej gospodzie zeszłego wieczoru. Ucisz się, mężczyzna, jak każdy inny. To, że był złodziejem cienia, nie znaczy, że nie powinieneś był go obsłużyć. I bez ciebie mam dość problemów. Sprzeciwisz się połowie miasta, jeśli staniesz na drodze złodziejom cienia. Do tego zapewne zapłacisz za to życiem. Nie boję się, spójrz na tę bandę martwi jak trzeba. Te czarne kapturki nie ustrzegły ich przed śmiercią. To, co ich zabiło, było poza zasięgiem twoich możliwości. Spójrz, spójrz na ślady na nich. Jeżeli to wojna gildii, jak mówią, to będzie jeszcze gorzej. Tak słyszałem, to już od ciebie. Może powinienem zamknąć sklep na kilkadziesięcioleci i mógłbym trochę odpocząć. Wystarczy, że ktoś zapomni odpukać w niemalowany albo rozsypie trochę soli, a czarnowidze tacy jak ty zaczynają trząść portkami. Dla mnie to normalna sprawa. Zobaczymy. Wojny między gildiami zawsze oznaczają kłopoty i to duże kłopoty. Co prawda, to prawda. Na szczęście się rozeszli. Zobaczmy, co my tutaj mamy. O, bandyta. O tak. Będziesz cierpieć. Hej, ty! Natychmiast dawaj mi swoje pieniądze albo pożałujesz. Rozumiesz, tak? Rozumiem, że zaczepiłeś niewłaściwą osobę i to ty zaraz tego pożałujesz. Ta? No to zaraz zobaczymy. Tak? Dobra. No dobra. Za poległy! Nie wiem, co to za dźwięki. Nieistotne, nie będę się zastanawiać. Tak, jestem niezwyciężony, Okej, Lilarkor. No i po bandytach. Nawet nie zdążyłam specjalnie się nimi przejąć. Czy mają coś ciekawego? Znaczy, mieli? Nie. Cóż, smuteczek. Może w 5 dzbanach znajdę miejsce na odpoczynek? Jest, gospoda, 5 dzbanów. Gdzie tutaj było w ogóle wejście? Od której strony? To mnie zawsze zastanawia. Kurtyzana, pięknie. O, złoto. Tu jest wejście. Dobra, to ja się w takim wypadku zapakuję do gospody. Na ten obiecany wszystkim odpoczynek. Szczególnie mojej biednej drużynie. Zwalmy czemuś złemu. Przynajmniej masz... kręgosłup moralny? O ile miecz może mieć kręgosłup moralny? Rdzeń moralny? Coś ten deseń. I teraz tak, gospodarzu, zafunduj nam Samuel Grzmotobek. Ojej. Uff. Witajcie, moi drodzy uśmiechnięci przyjaciele. Tutaj w 5 dzbanach znajdziecie każdy z napitków dostępnych w Fejrunie. Pokaż, co masz do zaoferowania. Ale rzeczywiście, rzuć tylko okiem na półki. Mamy tethyriańskie brandy, sembiański miód, tyskańskie ciemne piwo. A jeśli przyjdzie ci ochota, to możesz się u nas napić nawet trochę krasnoludzkiego grogu. Jeśli jeszcze tam nie byliście, to zajrzyjcie do teatru, który znajduje się na dole. Podobno wystawiają tam świetne sztuki. A, ale ja tu gadam, a wy pewnie chcecie coś wypić. Zaraz wam przyniosę menu. Mają tu menu? Po prostu cywilizowana knajpa. O, tak. Cena może trochę zabójcza, ale powiedzmy, mojej drużynie się należy. Idziemy spać w dworskiej pokoju. Oxy Daisy, w takim wypadku możemy teraz ruszyć dalej, tym bardziej, że słyszeliśmy o tym, iż... Ty wskazujesz, a ja walę! Jakieś zło dzieje się w tej dzielnicy, ale widzę, że Minsk
No nie może. Czy Minska coś ominęło? Czy już byliśmy w wiosce Imnsvale i wyratowaliśmy ją z opresji? Bu twierdzi, że nie, ale ja nie pamiętam. Chyba nie będziemy się tak długo wymigiwać od naszego bohaterskiego obowiązku. Nie może to być. Minsk, proszę cię. Zostaw tę sprawę w spokoju. Mamy inne rzeczy w tej chwili do zrobienia. Bardziej, cisnące nas. Im szybciej się nimi zajmiemy, tym lepiej. Róża była jedną z osób, które ten strażnik wymienił jako osoba, która wymknęła się śmierci. Chcesz przeżyć coś wstrząsającego, skarbie? Och, skarbie, nie stoję po właściwej stronie ulicy, aby mieć to, czego chcesz. Mogę ci jednak wskazywać odpowiedni kierunek. Czego szukasz? Potrzebuję jedynie pewnych informacji. Informacje kosztują tak jak wszystko inne. Jeśli masz pieniądze, będę z tobą gawędzić jak długo zechcesz. Co powiesz na 20 sztuk złota? Utniemy sobie długą, przyjemną pogawędkę. No dobra, zapłacę ci, niech ci będzie. Dobrze, powiem ci wszystko, co chcesz. Będę twoim współczującym uchem. Co chodzi dziecince po głowie? Haha, tu. Strażnik zdawał się sądzić, że widziałaś coś na miejscu ostatniej zbrodni. Ten Eggsfield za dużo gada. Powiedziałam mu, co zobaczyłam, czyli nic. Jakiś człowiek w kapturze. To wszystko, co widziałam. Nie znałam tego biedaka, który zginął. Zaczekaj. Coś tam było. Pewien zapach. Znaczy się oprócz krwi. Wydaje mi się, że wyczułam tam... gorilowe jagody? Tak, to... było to. Gorilowe jagody albo coś podobnego. Gorilowe jagody? Dlaczego ich się używa? Nie przypominam sobie, strażnicy zdawali się nie zwracać na te informacje szczególnej uwagi. Po prostu się śmiali. Prawdopodobnie rozpoznałabym ten zapach po raz drugi. Porozmawiaj z kupcem o imieniu Bell. On mógłby wiedzieć, co tak pachnie. Zobaczę, czy będę w stanie wybrać coś z rzeczy, które on zasugeruje. To ci pomoże, słonko. Dziękuję. Wrócę tak szybko, jak to możliwe. Będę czekała. Zapłaciłaś za mój czas. Nois! Ale swoją drogą... stoję nie po właściwej stronie ulicy? Zabawna... aluzja. Okej, dobra. Tutaj widziałam, Bell jest tu, ale ja bym chciała jeszcze się rozejrzeć w okolicy, także najpierw porozmawiam sobie z Bellem. Rzuć okiem na moje towary. Wierzę, że ci się spodobają. Co mogę dla ciebie dzisiaj zrobić? Zdaje się, że coś się poruszyło. Potrzebujesz czegoś? Masz coś, co pachnie jak gorilowe jagody? Tu, w okolicy? Niech pomyślę, znam trzy rzeczy o takim zapachu. Gorilowe jagody to jedno. Podobnie też pachnie kora dębowa, a także solikowe jagody. Do czego można by tu używać takich rzeczy? Na gorilowych jagodach robię niezły interes. Ludzie używają ich w lecznictwie w postaci maści na intymne schorzenia. Z kory dębowej wytwarza się taninę, o ile się nie mylę, naturalny odczynnik leczniczy dla pracujących przy skórach. Używa się go od wieków. Jest pewien grabarz, Rejdziek Skórarz, który ma swój sklep w pobliżu. Mógłby mieć trochę taniny, ale nie jestem pewien. Warto by może go zapytać. Solikowych jagód używa się w miejscowej piekarni przy wypieku kruchego ciasta. Ciasto to jest bardzo smaczne, ale piekarnia jest chwilowo zamknięta. Nie sezon teraz na te jagody. Mam to wszystko, jeśli chcesz, za darmo, ponieważ dzień był taki senny. Coś jeszcze? Nie, dziękuję. Jak sobie życzysz, będę tu, gdy wrócisz. Super, my mamy z kolei kilka przedmiotów. Tak jest. To jest kora dębu, solikowe jagody i gorilowe jagody. Ale ja chcę jeszcze się rozejrzeć, bo jest tutaj jeden delikwent, który mógłby wiedzieć coś więcej. Chodzi o żebraka. Żebrak też się w końcu wymigał od śmierci. Tylko od jaska, gdzie on był. Będę więc teraz szukać... A. Nigdy nie będzie twoja, śmieszny głupcze. Nie, to ty nigdy jej nie będziesz miał. Ona kocha mnie. Nie, ona kocha mnie. Mnie! Chłopcy, chłopcy, nie bijcie się o mnie. Proszę. Walczyć o nią? Cóż za wspaniały pomysł. Tak, będziemy walczyć o naszą ukochaną bułeczkę. O matko. Tak, brzmi cudownie. Możemy już zacząć? Oczywiście, jeśli tylko chcesz.
Oczywiście. Ach, cóż, niech będzie. No to do dzieła, skoro musicie. Serio? Jesteście parą idiotów, wiecie o tym? Ciekawe, czy macie coś przydatnego. Po tym, jak się wreszcie pomordujecie. O, wreszcie któryś któregoś trafił. No dalej, Shank, Carlos, czy jak ci tam? Nie podchodź, bo pożałujesz. Carlos, przepraszam, nie Carlos. Aha, ten głupiec Shank już nie żyje, zwyciężyłem. Chodźmy, moja bułeczko, uczcijmy tę cudowną chwilę. Wszystko jedno, idę stąd. Bułeczko? Ależ bułeczko, skarbeńku, dokąd idziesz? Ej. No cóż, ten romans nie poszedł najlepiej. Nie? Ten fa, coś tam. Tutaj był chłopiec, który mógł coś widzieć. Tak, znalazł ciało. Faradzi, zdaje się nazywał. Kim jesteś? Masz monety? Kupiłbym sobie trochę jedzenia. Hej, brzdącu, dam ci 10 sztuk złota, jeśli odpowiesz mi na kilka pytań. 10 sztuk? Nie wiem. Może ty kłamać, nie podobasz mi się. Dobra, pogadam z tobą. Czego chcesz? Opowiedz mi o ciele, które znalazłeś. Strażnik, który ze mną rozmawiał, powiedział, że je widziałeś. Ja znalazłem ciało. Ciało starego Bilvera. On nigdy nikogo nie skrzywdził. Był cały we krwi i może inni żebracy będą wiedzieć więcej. Ja nic więcej nie widziałem. Kto według ciebie mógłby skrzywdzić starego Bilvera? Wiem, kto to był. Wim! Pewien jestem. To ta wiedźma. Ta stara podła pani Kregmun. Podła, zła wiedźma. Daje po łbie, jak jej zwinę ciastka. Dlatego wiem, że jest podła. Nie powiesz jej, że z tobą rozmawiałem, prawda? Ja nie chcę, by mnie uwięziła czy coś takiego. Idź, porozmawiaj z nią. Ja odchodzę. Wcale nie musiałam dawać mu kasy? No dobra. A w nim pełno ludzi i ich bogactw. Tak, tak. Akurat ty... nie jesteś najlepszą osobą w tej kwestii. Żebrak miał imię, tyle pamiętam. Więc bezimienny żebrak jest mi na nic niepotrzebny. Kurka wodna, gdzie ja tutaj znajdę... pani Kragmun. To już wiemy. Kto daje mu po łbie? No cóż. Jestem zdezorientowana. Nie ma żebraka. Potrzebuję żebraka, który ma imię. Czekaj. No nie. Zagadkę. Morder z dzielnicy Mostów. Dziękuję. Tak, Rampach, właśnie. Żebrak imieniem Rampach, wiedziałam. Oj, przepraszam. To się nazywa Misclick. Wszystko dlatego, że ostatnio nagrałam się troszeczkę w... to był Divinity Original Sin 2 i tam trochę inna klawiszologia jest. Rampachu, gdzie... Jesteś, Rampach! Super. Dobra. Nędzny obdarcus. Kto tu? Kto szturcha starego Rampacha? Czego chce? Wynuś się! Przysłał cię Egisfield, ja niczego nie buchnąłem. Spokojnie, staruszku. Chcę ci tylko zadać kilka pytań na temat okolicznych morderstw. Ja tego nie zrobiłem. To nie byłam ja. Przysięgam! Nie przekonasz mnie do pójścia do strażników. Ściany celi są złe. Nie przysłali mnie strażnicy. Chcę ci tylko zadać kilka pytań. Nie przysłali cię strażnicy? Dobra, w takim razie ci powiem. Oni czasem źle mnie traktują, a ja tylko chcę spać. Czego chcesz? Powiedz mi, co wiesz o morderstwach, jakie miały tu miejsce. Nic. W ogóle. Nic? W ogóle? Strażnik twierdził, że mógłbyś coś wiedzieć. Nic nie wiem. Strażnicy trzymali nas z daleka. Oni wiedzą to, co ja. To wszystko. Okej. Ale... Ale mam coś, czego oni nie mają. Mam to, czego oni nie mają. Oni być ślepi, ale ja to zobaczyłem, a teraz to jest moje. Co znalazłeś, Rampach? Co zdobyłeś? Nie powiedzieć.
Chcesz? Musisz zabulić. Znalazłem to tuż obok ciała. Jest moje, więc musisz zapłacić. Zapłacisz 100 sztuk złota. Tak, stówę. Dobrze, oto twoja stówa, a teraz powiedz mi, co znalazłeś. To nie jest ludzkie ciało. Nie patrz na to, jakby to było ludzkie ciało, bo nim nie jest. To wyprawiona skóra, ale nie ludzka skóra, mówię ci. Tamte ciała były obdarte ze skóry, ale ta skóra nie pochodzi od nich. No, dziękuję, Rampach, pójdę już sobie. Weź tę skórę, bo to nie jest ludzka skóra. To co innego. Idź i zatańcz gdzie chcesz. Porozmawiaj z jakimś kupcem. Byłeś niezwykle pomocny, Rampachu. Ale teraz muszę wrócić do Róży i do tego delikwenta. No dobra, najpierw z Różą porozmawiajmy. Mamy w końcu jagody, które chciała i... plus jeszcze dodatkowo korę. Chcesz przeżyć coś wstrząsającego? Nie, niekoniecznie. Wystarczająco dużo mam wrażeń w ostatnim czasie. Znowu tutaj? To musi być najdziwniejsze pytanie, jakie kiedykolwiek zadawałam klientowi. Ale czy masz to, co chciałeś, bym powąchała? tak, mam. Dał mi 3 rzeczy, które powinnaś sprawdzić. W porządku, przyjrzę się im. Zostaw je u mnie. Pamiętam tylko, dlaczego wiedziałam, że to pachniało jak gorilowe jagody. Ech, ten człowiek tym nie pachniał. Nic dziwnego, że strażnicy się śmiali, mniejsza o tym. Następna rzecz. Solikowe jagody, kruche ciasto z jagodami, zgadza się? To jednak nie ten zapach. I dobrze, nie chciałabym myśleć o morderstwach za każdym razem, gdy powącham tego ciasta. Następna rzecz. To było to. To... kora drzewna, tak? Zapach na nim był jednak intensywniejszy. To jest identyczne w zapachu, ale słabsze. Jak to się stało, że pachniał czymś takim? To kora dębowa. Używa się jej do wyrobu taniny, do karbowania skóry. Więc on mógł pracować przy wyrobie skór? Dziwne. Cóż, mam nadzieję, że to pomogło. Masz to, czego chciałaś. A teraz idź sobie. Chociaż może nie. Do widzenia. A? Okej. Okay. Dobra, porozmawiajmy teraz z kupcem. Rzuć okiem na moje towary. Wierzę, że ci się spodobają. Tak, znowu mnie coś poruszyło. Chcę wiedzieć, czy potrafisz zidentyfikować ten kawałek skóry. Jest dość dziwny. Zobaczmy. Rzeczywiście wygląda na dość gruby. Jest to bardzo rzadka skóra, ale już taką wcześniej widziałem. To skóra słoniowa. Dobra, na wytrzymałą zbroję, ale rzadko ją widuję. Skóra słoniowa? Skąd można wziąć taką skórę? Oczywista odpowiedź brzmiałaby ze słonia. Nie jesteś chyba na stroju do żartów, co? Cóż, jest chyba kilka miejsc, w których można by zdobyć taką skórę. Garbarz mógłby się zetknąć z taką skórą, chociaż niezbyt często. Trudno się też pracuje w takim materiale. Nieczęsto słyszę o podobnych rzeczach. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, porozmawiaj z samym garbarzem. Jest tu jeden niedaleko, w domach na południe stąd. Regiek, o ile dobrze pamiętam jego imię. Jest też w mieście cyrk. Nie wiem, czy mają tam słonie, ale pogromca dzikich zwierząt z pewnością widział je w przeszłości. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Nie, to wszystko, dziękuję. Jak sobie życzysz. Będę tu przez większość dnia. Czy ty jeszcze masz mi coś do powiedzenia, Różo? Chcesz przeżyć coś wstrząsającego? Nie za bardzo. Ruszaj się, złotko. Nie mam czasu na czcze pogaduszki. Może porozmawiamy, gdy będziesz miała coś ważnego do powiedzenia. No cóż, nie to nie. Ale fakt, że nie rozpoznajesz mojej płci jest troszeczkę dla mnie deprymujący. Przepraszam bardzo, Silmathiel jeszcze raz na faceta nie wygląda. Nie noszę pasa zmiany płci. No tak. Ale wiecie co? Ja chyba pójdę z tym złomem do sklepikarza i po prostu mu to wszystko opchnę. Skoro sklepikarz jest tak blisko, to aż żal byłoby nie zarobić tych kilku sztuk złota więcej. Jakby sklepikarz był bardzo, bardzo, bardzo daleko, to może bym się zastanawiała. Jak na przykład byłabym gdzieś w dziczy, ale on jest tylko kilkadziesiąt metrów. Także tego. Bel? No, wyglądacie na takich, co mają w sakiewkach coś więcej niż powietrza. Tak, potrzebuję kilku zwykłych rzeczy, więc... potrzebuję kilka zwykłych rzeczy sprzedać.
To się nazywa lekko się wzbogacić. Mówię lekko, ponieważ no wiele z tego nie będzie. No ale co? Darowanemu złotu w zęby czy w cokolwiek nie zaglądam. Da, sprzedaj. Czy jeszcze coś mi się tutaj... Nie, kolczugi jeszcze nie będę sprzedawać. Nie ma co. Swoją drogą... Nie, ty nie masz za wielu rzeczy. Ty masz lysie oko i być może masz też coś tu. Nie masz. Ach, nadzieja matką głupich. Dobra. W takim razie... Możliwe, że... należałoby udać się z powrotem do strażnika i przy okazji przyjrzeć się... temu, co dzieje się w okolicy, w sensie, czy znajdę tutaj jeszcze jakichś imiennych delikwentów, z którymi mogłabym porozmawiać, którzy nie są z całą sprawą powiązani. Widzę, że tutaj są beczki. O, i widziałam tam... Kurczę, jest sporo tych z imionami. Ale wpierw... tamto, czym już się zajęłam, a potem zajmiemy się resztą. Żeby nie było. Czemu nie pójdziemy zabić? O, tego tam. No, stay back. I've got a knife. I won't go with you. Jestem pewna, że tego nie było w podstawowej wersji gry, więc słysząc, że jest to po angielsku, mam wrażenie, że jest to związane z jednym z członków drużyny potencjalnych, którzy są z wersji Enhanced Edition. No dobrze. Come, child. There's no need for this. Your mother is with us. She's waiting for you. You're lying. My mother isn't with you. She's... She sent us to fetch you, my dear. Take my hand and you shall see. Warwick, Ellis, watch the sides. Get away from her, you witch! What is this? Hey, ya kiddo. I need you to take this and squeeze it real hard, all right? What's going on? Who are you? I'm Neera. I'm gonna take you somewhere safe. Just take the talisman, all right? Is this a trick? Are you trying to hurt me? Step away from the child, elf. She's ours. Half-elf? And if you don't get out of here, things are gonna get really ugly. As ugly as that witch and her tricks. No już, ciśnij talizman, będę tuż za tobą. Get her before. Yes! I knew you had it in you. Ha! Sorry, witch and witch lackeys. She's safe now. You didn't think this through, did you? Not real well. But that's what magic is for. Another one eludes us. Czemu zwlekałeś, Warwicku? A ty, Elisie, powinieneś łapać ją, zanim wzięła talizman. I suppose the fault is as much mine as yours. I was the one who trusted you, after all. Come along. Okej, okay, już wiemy, że Neera tu była, ale nie wiemy, gdzie jest. Ach, Neero. No cóż. Wiemy, że tu była, nie wiemy, gdzie ją wyniosło. Standard, prawda? Dobra, porucznik Aegisfield. A, to znowu ty. Masz przypadkiem coś na temat naszego zabójcy? Nie chcę cię zmuszać do wtrącania nosa w nie swoje sprawy, ale może obiło ci się coś uszy, coś dziwnego? Na zabójcy znajdowała się tanina, zaś na miejscu zbrodni znaleziono skórę słonia. Rozumiem, prawdopodobnie tylko garbarz mógłby być w posiadaniu takich rzeczy. Płyn ten na niewiele by się zdał przeciętnemu obywatelowi i nie znam nikogo, kto mógłby mieć skórę słonia. Udam się osobiście do garbarza i sprawdzę to. Dziękuję raz jeszcze. Być może będziemy jeszcze w przyszłości współpracować. Lepiej, żeby porucznikowi ktoś towarzyszył. Mamy dowody na to... kto jest winowajcą, ale nic nie wiemy o jego możliwościach. Może być niespodziewanie niebezpieczny. Dlatego też postaramy się udać się do garbarza, tylko do diaska nie pamiętam, gdzie on był. Tu! Okej, okay. Super.
Wobec czego udamy się do tego sklepu garbarza i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób pomóc Eggsfieldowi. I wiemy też, że Nira tu była, nie wiemy, gdzie jest teraz, jak już mówiłam wcześniej. Oj, Nalio, Nalio. Naiwność to twoje drugie imię, zaraz po Nalia. To teraz tylko, gdzie tu jest wejście? Tu chyba, tak? A to wygląda dobrze, dobrze. Dostańmy się więc do środka. Miejmy nadzieję, że nie zginiemy straszliwie.